Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku, tak jak zapowiadałem, pokażę wam kilka miejscówek, gdzie można znaleźć różnego rodzaju rudę potrzebną do kraftowania zbroi, mieczy. W sumie miecz jest tylko jeden do kraftowania, ale pałek, a także różnych innych przedmiotów. Także zaczynajmy. Oczywiście takie rzeczy jak ziemia czy kamień, no to jest najmniejszy problem, tak? Znajdziecie to koło swojej pierwszej bazy, bez większego problemu możecie to wydobywać bez żadnych ograniczeń. Takim pierwszym wyjątkowym, powiedzmy, surowcem jest krzemień. Krzemień też znajduje się zaraz obok waszej bazy, będziecie przebiegać obok niego, kiedy będziecie mieli misję założenia pierwszej bazy. Czy jest on jakoś bardzo potrzebny? No, okej, ja używałem go dosyć dużo, jeśli chodzi o strzały i tym podobne rzeczy, ale raczej niewiele się nim robi. Teraz lećmy po następny minerał. Jesteśmy na jednej z pierwszych pradawnych iglic na północ od naszej bazy. Iglica w krainie wiosny. Jak widzicie, troszeczkę na lewo od niej są kopalnie soli, a także Woodgard i gospodarstwo rolne. Czemu o tym wspominam? Już wam pokazuję. Jak tutaj przybędziecie, poczekajcie, jakiś wilkor mi się tu napotoczył. Bo jeszcze nie wiem gdzie. Chyba zaginął. Jak będziecie potrzebowali ziemi uprawnej, jest to bardzo dobre miejsce, żeby się w nią zaopatrzyć i przenieść do swojej bazy. Hodowla roślinek w gruncie rzeczy jest dość przydatna i całkiem sporo bufków można z nich wyciągnąć. A poza tym, no, część materiałów do zbroi potrzebuje lnu, który, no, lepiej po prostu sadzić, ponieważ jest on potrzebny w ogromnych ilościach, niż latać po świecie i go zbierać pojedynczo. Niedaleko właśnie gospodarstwa rolnego mamy kopalnie soli. Także spokojnie możemy się tam przebiec. Nie jest to jakoś daleko. Nie będę tutaj jechał filmu. Po drodze do niego mamy sporo krzemienia, ale tak jak wspominałem, no krzemień, ja używam go tak naprawdę tylko do produkcji strzał. Minus tej kopalni jest taki, że znajduje się ona we mgle, to trochę boli, no ale jeżeli macie troszeczkę rozbudowany czas przebywania we mgle, no to spokojnie myślę, że da się to ogarnąć. Jest tu trochę fantów. No i mamy też to, po co przeszliśmy, czyli sól.
ale tak od siebie dodam, że jeżeli wyruszacie na poszukiwanie, nie wiem, jakichś minerałów, tak, wiecie, że będziecie coś kopać, postarajcie się w minimum 2 kilofry. Ten jeden się zużyje naprawdę dość szybko, a lepiej mieć coś w zapasie. Kolejne miejsce znajduje się na północ od iglicy Krainy Wiosny. Praktycznie prawie że w lewym górnym rogu mapy. Jest tutaj też grota zgrzytających zębów, do której za chwilę przejdziemy. Postawiłem sobie tutaj domek generalnie. Postawienie domu. Jak widzicie, tutaj mamy rudę miedzi. No jest ono potrzebne już do lepszych zbroi. Postawienie domu jest niegłupim pomysłem, gdzie mamy stół warsztatowy, tak? Możemy sobie bez problemu naprawić nasze przedmioty, przeczekać noc, jeżeli jest za ciemno, czy po prostu chwilę odpocząć. Pod nami jest grota zgrytających zębów. Niestety jest ona we mgle, ale nic to. Jest to takie straszne, jakby się mogło wydawać. Tutaj chyba już byście musieli mieć drugi albo trzeci level domu, żeby móc wejść do tej mgły. Widzicie, tam jest korzeń mgły. To sobie rozwalimy, nie będzie problemu. Że przebywamy we mgle teraz. Koleń mgły rozwalony i co my tu mamy? Bursztyn. Też jeden z materiałów potrzebnych do wytworzenia lepszych zbroi. Jak widzicie, po usunięciu korzenia już nie ma mgły, nie ma żadnego problemu, żeby sobie tutaj kopać ciut dłużej. Dlatego też między innymi tam powstał ten domek, żeby nie musieć się pierniczyć, latać, nie? Zbyt długo. Jeżeli wkurzają was robaczki, właśnie po prostu je wysadźcie i powinien być na jakiś czas spokój, nie? Ale poza miedzią, poza bursztynem mamy też tutaj rybnie. Gdzieś tutaj był świecący blok. O, tutaj jest chyba, co? Dokładnie. Świetlista narośl. Jeżeli ktoś by chciał sobie zrobić lekko świecące ściany, spokojnie może tutaj też wydobywać. Dlatego jedno miejsce ma dość sporo zasobów, z których można cudawianki tworzyć. Dobra, ja tu sobie chwileczkę jeszcze pokopię, ponieważ chciałbym sobie piwnicę z tego zrobić. Po zrobienie szczęścia nie będę musiał dawać tam jakiegoś oświetlenia, nie? No, widzimy się za chwileczkę. Dodatkowo tutaj nadmienię, czemu zamontowanie domu na powyżej jaskini zgrzytających zębów, czy groty zgrzytających zębów, jest tak niegłupim pomysłem. Jak już zlikwidujecie korzeń mgły, tej mgły nie będzie, spokojnie możecie się przenieść do swojego domu, nie? Bez problemu. Nie musicie biec przez mgłę i
zaryzykować, że coś pójdzie nie tak. No dobrze, teraz jesteśmy w pradawnej iglicy, w biesiadnej kniei. Jest to na prawo od domu, który wam przed chwilą pokazywałem. No i już dość mocno na północ od naszego pierwszego miejsca obozowiska. Jeżeli byście poszukiwali gliny, w sumie jest ona dość pospolita i dość często na nią można trafić, ale jak widzicie, tu jest jej całkiem sporo. Sama glina na pewno jest potrzebna do pieca, do cegieł, więc też no, w kilku recepturach się przydaje. No. Już nie widzę sensu stawiania obozowiska, ponieważ no, jest to bardzo blisko iglicy, na którą możemy się tepnąć. Nie musimy tupać, po prostu zeskakujemy z iglicy i jesteśmy na miejscu. Postawiłem sobie znacznika. Właśnie, dość ważna sprawa. Znaczniki. Używajcie ich. Weźcie sobie surowiec. Możecie sobie kolorami zaznaczać. Szkoda, że nie można podpisywać znaczników, nie? Byłoby to naprawdę bardzo fajne, no ale co zrobić? Nie da się, to się nie da. Tutaj chyba mam kolejne miejsce z gliną zaznaczone. Na przykład jakieś rzadkie potworki, które są, dość dużo potrzebowałem z nich surowców. Też sobie pozaznaczałem, gdzie występują, żeby dość łatwo je znaleźć, ponieważ tych znaczników na mapie w pewnym momencie jest tyle, że można się dość łatwo pogubić, nie? Przy okazji taki bonusik. Pokażę wam fajną miejscówkę na bazę. Jest tu sporo gruzu, jeżeli ktoś by chciał z tego budować. Są to ruiny przy prodawnym obelisku, ale w sumie nie byle jakie, ponieważ we wnętrzu wulkanu. To prawda, w samej świątyni nie możecie postawić domu. Ale jeżeli odpowiednio go powiększycie, to jego teren spokojnie obejmie ruiny i będziecie mogli je rozbudować wtedy. Przynajmniej taki mam plan, no zobaczymy, czy kiedyś uda mi się go zrealizować. No ale przejdźmy do naszych surowców. Cóż to? Aha, to jest mój dom, dobra. Cyna. Dość istotny materiał. I w sumie niedaleko miejsca, które wam pokazałem. Tutaj jeżeli zbliżycie, tutaj jest taka mała szczelina, w której będziemy musieli wskoczyć. Weźmiemy sobie tam, pobiegniemy teraz. Weźmiemy po prostu, wpierw zaznaczymy, żeby się nie gubić za bardzo. Nie jestem pewien, czy to przejście nas tam doprowadzi, ale daje się iść w dobrym kierunku. Chyba jest ok. I ćwiczcie skoki, nie?
podejdziecie troszeczkę do wprawy, to bez problemu będziecie wiedzieć, gdzie możecie wskoczyć, a gdzie będzie problem. Tutaj po drodze, jak lecimy do naszej cyny, załóżmy, że byście sobie założyli bazę w tym wulkanie. Mamy kości. Coś strzały wytworzone ze skamieniałych kości się całkiem dobrze spisują. Przez jakiś czas też ich używałem. Tak więc spokojnie możecie sobie tutaj wydobywać. Jedno to jest kość właśnie, drugie to będzie cyna. Pamiętajcie o zbieraniu ziółek, nie? Naprawdę dużo zajebistych receptur bufujących jest z nich przyrządzanych. No i tutaj mamy rozpadlinę, o której mówiłem. Bez problemu tutaj sobie bezpiecznie zejść. No, myślę, że hak z linką posiada każdy, więc przynajmniej na tym etapie gry, kiedy będziecie mogli się tu poruszać, więc nie powinno to być problemem. Tu macie złoża cyny. Co jest w tym dobrego? Zobaczcie, jak dojdziecie na sam koniec tego korytarzyka, już nie jesteście we mgle, także spokojnie możecie sobie tutaj zaczerpnąć świeżego powietrza i kopać dalej. To ja usunę na razie ten znacznik. Chcę wam pokazać, jak to wygląda. Tutaj w tą małą rozpadlinkę musicie wskoczyć. I stąd rudę cyny, nie? Ruda cyny, jeżeli się nie mylę, jest potrzebna do brązu stworzenia, więc no, jest jej dość dużo potrzeba. Jak widzicie, te początkowe spokojnie kopie, będąc poza mgłą, nie jest to jakiś szczególny problem. Widzę, jakieś paskudy tu się szlajają, ale to spokojnie możemy je ominąć bez większego problemu. Się stąd wydostajemy. Dobrze, mamy cynę. Zostało chyba tylko żelazo, nie? Może inaczej. W sumie to nie tylko żelazo zostało. Dajcie mi się odnaleźć teraz. Przydałoby się na tej mapie jakieś możliwość sortowania, nie? No właśnie, zauważyłem błąd. Tutaj powinna być iglica. W sumie ona tam jest, bo nawet jak zobaczycie, w lewym górnym rogu się pokazuje szybka podróż. Nie mogę się do niej przebić z jakiegoś powodu. No, miejmy nadzieję, że to spaczują prędzej czy później. Jeżeli nie uśmiecha się wam poszukiwanie cyny w tej szczelinie, w której pokazałem wcześniej, a będziecie mogli w przeciwieństwie do mnie skoczyć do iglicy na Kraina Koczowników, czy jakoś tak, spokojnie z tej wieży, to jest ta przede mną, będziecie mogli skoczyć tutaj. Mamy tu korzeń mgły.
który zaraz, jak go wykończymy, usunie mgłę i będziemy mogli sobie spokojnie kopać. Jak widzicie, tutaj też jest złoże. Nie ma najmniejszego problemu, żeby tutaj przyjść i tutaj też pokopać sobie cynek. No ale to gdzie wolicie. Wydaje mi się, że tamta miejscówka jest lepsza, ponieważ po pierwsze są ciut niższe levele niż tutaj. Tutaj chyba już na 18 levelu stworki latają. Po drugie, no nie ma tego korzenia mgły, nie ma problemu, nie trzeba z nim walczyć, go ścinać i się wygłupiać. Nie zauważyłem, że nie mam energii. No tu prawie by była wtopa. Dobra, ja się spróbuję wspiąć na tą iglicę i widzimy się za chwileczkę. Była mała lipa, bo zapomniałem strzał i musiałem kombinować, nie? Jak pod górę z różdżką. Teraz tak. Jeżeli byście sobie stąd skoczyli, byście dolecieli do tego korzenia mgły, który przed chwilą pokazywałem. Tutaj macie kolejne kości, z których możecie skamieniałą kość wydobyć. A my się udamy w kierunku przeciwnym. Czyli tam. Jest to koło umbrowej jamy. Tak jak mówię, przy iglicy, która z jakiegoś powodu przestała mi się wyświetlać, wcześniej nie było z tym problemu, no ale taki problem to w sumie nie problem, nie? Przy używaniu normalnej lotni zazwyczaj tutaj na tej wyspie robię pierwszy postój. I wtedy dalej skaczę w tym kierunku, żeby się dostać tutaj. Na te ptasiory uważajcie. Powiem wam, że są całkiem konkretne, pomimo że 21 level to potrafi zrobić mega kuku, nie? Jest wkurzająca. Zacne przedmioty, nie? Jakby nie patrzeć. I po co tu przylecieliśmy? Piasek i piaskowiec. Znajdziecie tego tutaj multum. Jest to odpowiednik ziemi, nie? Ale generalnie piasek jest na pewno potrzebny do produkcji szkła. Szkło znowu jest potrzebne chyba do laboratorium alchemicznego, także no też troszeczkę tego potrzebujemy. Dodatkowo tutaj w pobliżu będzie się znajdować lapis lazuli. Po prostu lapis. Się widzisz, chyba z Minecraftem skojarzył. No to bym sobie pokopał, nie? Lapis lazuli, dokładnie. Jeżeli potrzebujecie lapis lazuli, widzicie, jest on tutaj w pobliżu. Tak jak mówiłem, jeżeli skoczycie z tej wieży, myślałem, że coś mnie atakuje. Jeżeli skoczycie tutaj z tej wieży, są to wrzyny koczowników. Zatrzymujecie się na tej wyspie i przelatujecie dalej tutaj. Najprawdopodobniej będziecie tutaj na tym klifie lądować i wtedy bez problemu już da się wejść wyżej. No i jesteśmy w prawym dolnym rogu mapy. Pradawna iglica, gorące pustkowia.
i wybierzemy się tutaj do kopalni na skraju Grani. Jeszcze tylko tak nadmienię. Tutaj, to jest ta wyżyna koczowników, nie? Czy jak to się tam nazywało. Jak będziecie przelatywać do tych, do piaskowca, czy do piachu, lądujecie gdzieś tutaj. Tutaj też macie złoża siarki, nie? Które będziecie mogli wydobywać. Dla magów chyba siarka jest dość istotna, chociaż generalnie na tej części mapy występuje jej bardzo dużo i nie jest z nią jakiś problem. Dużo większym problemem jest żelazo, po które no właśnie teraz sobie polecimy. Ja lecę po nie drugi raz, bo oczywiście za pierwszym razem nie odpauzowałem OBS-a i się nie nagrało. Nie? Także brawo ja. Lecimy sobie tam w kierunku. Chciałem powiedzieć gniazda, ale wy jeszcze nie wiecie, że tu jest gniazdo. Jeżeli gdzieś tu zobaczycie latającego ptasiora, pozbądźcie się go, bo może być tak, że będziecie musieli się dość szybko ewakuować i się to skończy słabo, nie? Jeżeli od tyłu jeszcze was zaatakuje drugi przeciwnik. A levele tu już mają w miarę wysokie. Tutaj możecie sobie trochę skracać, bo droga idzie silnym zygzakiem. O, trupy się walają po drodze, tak jak mówiłem, no. Byłem tu przed chwileczką. O, ale za to jest bliżej ten koleś. Tu normalnie będziecie mieli mgłę. Korzeń mgły. Ten korzeń mgły najlepiej jest ściąć dla świętego spokoju. Do tego kolesia uważajcie, bo naprawdę potrafi skopać dupsko i to porządnie, nie? Dwa razy musiałem się taktycznie wycofywać. Najlepszą taktykę na niego, jaką znalazłem, wyciągnąć go poza mgłę i atakować z bardzo bliska. On ma generalnie czary zasięgowe. Jak byłem z nim w zwarciu, to praktycznie nie zadawał mi żadnych obrażeń. Tutaj jest normalnie jama z robaczkami. Ale to są takie cholery. Czemu przed nim uciekam? Ta menda wybucha. I to tak dość boleśnie wybucha, jak widzicie. Najlepiej jest wysadzić jamę, żeby mieć z nią święty spokój, nie? Przy okazji odkryjecie sobie skrzynkę nową. W tym wypadku dostałem łuk, ale poprzednim razem chyba coś innego było. Jeżeli już macie tutaj w miarę wyczyszczony teren, spokojnie możecie sobie kopać żelazo. Generalnie tutaj zaprowadzi was quest kowala, ale myślę, że droga od strony iglicy jest znacznie łatwiejsza niż przebijanie się gdzieś naokoło, nie? Jeszcze jedno. Tutaj sobie z dachu wskoczyłem na tego grzyba. Tam, gdzie łażą te łebki, macie jeszcze trochę więcej złoża żelaza, jak wam zabrakło.
Jakbyście mieli jeszcze miejsce w plecaku, spokojnie możecie sobie skoczyć i tam je powydobywać. Tylko mówię, uważajcie na tą mętę, nie? Koleś naprawdę potrafi zrobić mocne kuku. Co, jak macie zebrane? Po prostu wracacie sobie do domu. Jeśli chodzi o materiały do wydobycia, kamień, ziemię uprawną, gruz, krzemień, glinę, rudę miedzi, mam omówioną wapień, mówię, jest tak pospolity jak zwykły kamień, także bez problemu na nie traficie. Grzybnia, no to wiadomo, tam gdzie występuje mgła, tam występuje grzybnia. Świetlista narośl, pokazywałem kopalnie soli też, bursztynu tak samo. Skamienioną kość, no to możecie z tych wielkich szczątków, nie? Wydobywać rudę cyny, mówiłem piasek i siarkę. Generalnie siarka występuje właśnie na tym biomie, gdzie występuje piasek, więc bez problemu go tam znajdziecie. Tak samo piaskowiec. Lapis lazuri też wam pokazywałem, gdzie występuje. Odłamki szkła zdobywałem kopiąc piasek, aczkolwiek można je wytworzyć bez problemu, nie? No i rudę żelaza zaprowadzi was tam misja kowala, albo tak jak pokazałem, spokojnie możecie skoczyć z pradawnej iglicy i sobie delikatnie tam wtedy wejść we mgłę i ostrożnie wydobywać. Dobrze, jeśli chodzi o chyba surowce, no to by było tyle. Te najważniejsze wiecie, gdzie znaleźć. Ja pomyślę, co tutaj na następny poradnik. Poradnik. Na następny film, nie poradnik. Sobie poszukamy wszystkich głów. Ponieważ są one potrzebne do ulepszania. Tu? Nie tu. Wszystkich głów. Są one potrzebne do ulepszania ołtarza płomienia, więc mniej więcej pokażę wam, w jakich miejscach trafiłem na te paskudy, gdzie je ubiłem. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, śliczne zaglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.